Hej, cześć, dziećmy, kończę z kolejnym odcinku z Limbo. Dzisiaj będziemy kontynuować od tego miejsca, co skończyliśmy ostatnio. O kurwa, już zdechłem. Ostatnio pokonaliśmy tego pająka i było to naprawdę ekscytujące dla mnie, bo nienawidzę pająków. No i próbujemy się dostać na drugą stronę. Byliśmy też w kokonie, bo pająk nas złapał i teraz musimy gdzieś dojść. Nie wiem gdzie, ale idziemy cały czas przed siebie. Ostatnio w ogóle był live 24 godziny, na którym ileś tam osób było, takich co mnie bardziej oglądają, widziałem. Ej. O kurde. Nie. Dobra, to była pułapka. Ups. O kuźwa. Dobra. Tu trzeba myśleć, tu jest taka jakby... Wow. To było fajne. Okej. Zaczyna się robić ostro. Ten chłopak tam daje radę, tam kurde, nie dość, że wielki pająk jest jego największym wrogiem, to on jeszcze musi uważać, bo wszystko chce go zabić. Na szczęście to nie jest pająk, tylko to jest... O! Ej, ej, wracaj tu! Kto to był? Pewnie chciał mnie chciał, żebym do niego nie przychodził. Stworzył sztuczne nogi pająka i próbował mnie jakoś odgonić. Pewnie tutaj muszę wrócić po tym, jak on we mnie tu będzie rzucał. Ej, nie chcę nic ci zrobić! Kuźwa. Kurde, podpalał wszystko. Ale czemu on się chce nas pozbyć? Przecież mu nawet nic nie chcemy zrobić. A tam jest dziecko i jakiś mężczyzna. Czekaj, to jakaś rodzina czy co? W ogóle mogę wam zapowiedzieć, że będzie seria z Netheru, z Kubim i z Upośledzonym. Kto był na live i wie, o kogo chodzi. Kupiłem sobie edycję tą Chausen z tymi dodatkami ze wszystkimi, a tu widzimy brzydki obraz osoby martwej, która się powiesiła, albo oni ją powiesili. Tutaj ktoś próbuje na nas rzucić pułapkę. Ej. No i kuźwa, wiedziałem. Kurde. Już tak myślałem, że to się nabije na mnie wtedy, kiedy ja będę... Ej, jak ja mam to zrobić, skoro tam jest dużo tych pułapek? Co trzeba pomyśleć? No nie! Dobra, jak jedno ten, to drugie od razu leci. Co?! To mnie aż tam goniło. Dobra. Ty, ale jak ja teraz mam to tu zrobić? Okej. Kurde, trzeba pomyśleć tu. Ludzie mówią, żebym w nocy nagrywał Limbo. To nie jest taki głupi pomysł, lecz od razu mnie wszystko zabije. Jak to zrobić, żeby to nie doleciało aż tam? Bo trzeba to jakoś spowolnić, czy co?
A, już chyba wiem, jak to zrobić trzeba. Tylko muszę się najpierw zabić. Coś myślę, że może się tego złapać. Przy tej pułapki się można złapać. Poczekajcie. Którym się łapało? Clear'tym. Strelem. Ja mówię clear zawsze. Dobra. Tu była śmierć, no ale... No i muszę się tego jakoś złapać, bo to można przy za końcówki się łapać i myślę, że to tak może zadziałać. Ej no. Ej, coś nie pykło. Jej! Doleciałem. Zabity. O, ile tam osób w ogóle z tyłu się widzieliście? No kurwa. Czy mu się nigdy nie uda tego zrobić? A, Jezus Marek, jest mu pośledzony. Ja to miałem tak zrobić. No dobra. Przynajmniej zrobiłem. Ej ty! Ale jestem nieugarem. No ale przynajmniej miałem jakiś pomysł, nie? W ogóle jak oni żyją w tym świecie? I umiem w ogóle włączyć tryb 3D. 3 plus D, coś jest tam, jeszcze tam na początku. O, szajże. Zabił pająk tych ludzi. No nie. Widzieliście to? On ich zabił. Ale jajca. Nie. Dobra, dzięki pająku. Ale jaj, on ich zabił. No nie, no po prostu, no nie. Jeszcze mnie goni. Dobra. Chowaj się! Dobra, jak już go wzięliśmy, ten zwaliliśmy. No to było, kurde. Ale, aj, on ich też zabił. Gdzie oni chcieli, od nas uciekali. No i zginęli sami. Poprzez to, że się schowali, ale jednak pająk ich dopadł. Kurde, wcześniej żyli, a gdyby ten kraj, ja bym tam nie przyszedł, to by jeszcze może żyli. Znaczy w ogóle, ile ludzi żyje w tym lasku? W tym lesie? Ciekawe, bo wiem, że my. Kilka osób już tam. O kur. No nie. Czekaj, co? No i co? A, ale się do mnie wbił. O, fuck you. Dawaj to, kurde. Nie będziesz więcej zabijał ludzi. Nie będziesz. Co? Jezus Maria. Czekaj. Ja tu mogę popchnąć, nie? Zabiłem pająka. W ogóle jak on może go dotykać? Fu. No ale co, zabiliśmy go. Znaczy to pewnie nie pierwszy i nie ostatni pająk w tej grze.
To było za łatwe. Ej, tam ktoś siedzi. Kurde, widzieliście? Ciekawe co i tam. Czy on nie żyje, czy on żyje? Ciekawe. Dobra, można iść dalej. A to trzeba na niego wskoczyć. Uratuję cię! A on nie żyje. O! Okej. A, tamten jest. Moja była lina, kurde. Obgryziona. I po prostu mogłem to zerwać, a on jest. Ma mocne i nic nie mogłem z tym zrobić, no ale. Gnijmy dalej. Czyżby to był kolejny pająk? Cześć, co to jest? Cześć, ta osoba jest. No jest jakby opętana. Robak wszedł w jej mózg i kontroluje tą osobą. Jezus Maria. Ja w ogóle mi się nie udało przeżyć. Taka muzyka w ogóle się włączyła, patrz, słyszycie? Ale jaja. Czyli jakoś te larwy tych pająków po prostu żerają się w mózg i zaczynają kontrolować z tymi osobami. I coś sądzę, że jak wejdę na tą linę, to wszystko na mnie spadnie. No właśnie. No ale mam inny pomysł. Po prostu jak ktoś nie żyje i nie ma innego wyjścia, trzeba użyć tej osoby. Nie mam myślenia, że ona nie żyje, że to tam, to po prostu trzeba tego, to trzeba to po prostu zrobić. Spadaj. O. O, on uciekł w ogóle. O Jezu, te larwy. To żyje. Jakieś potwory. Co to jest? Okej. Co to było? No, próbowało larwy od drugiego tego. Od drugiej takiej samej rzeczy zabrało larwę i kurde. Zjadło ją. Na to, czyli ja nie mam stawać na to. Okej. Okay. Ja mam nad tym przeskoczyć. No nie no, kolejna osoba, która nie. Czekaj, co z nim jest? A, no. Dobrze widzę. Tak dobrze myślałem, że na to skoczyłem. Ale widzieliście? Co z nim jest? Kogoś już zabili. No i ja się sam zabiłem. Strzelają w ogóle? Call of Duty? Nie wiem, może BF. Jedyne co wiem to, że chcą mnie zabić. Ej! Nie jestem źle nastawiony! Trzy pułapki, trzech wrogów. Każdy nie żyje. Ale to co oni? Pewnie to jakiś był klan, którzy próbowali przeżyć. Po prostu zabijali tych, których nie znali, nie? Nie wiem czemu, ale wolę tu na dół zejść. No, ale chyba dobrze, że to zrobiłem. Bo to mi się przyda pewnie. Może nie? A może tak? Może tam coś jest? Nie. Nie ma nic. Więc można iść dalej.
Ja rozciągam tą linę. A i ona zaczyna się ten. Ściągać. Nie! Aha. Ja już mi się nie podoba. Rzeczy na czas. Mój wróg. To rzeczy na czas. Nie, ja tam nie chcę, mamo. No i to na fulla się podciągnęło, no ale... To jest normalnie kula daje fulla, no. A tego nie ruszysz. Tu można to ustawić chyba. No i wózek dalej ucieka. Dobra. Trochę misja jak do jakiegoś kopa. No kurde. Widać to ten tam. Czekaj, czekaj, czemu kurwa no. No bachu ty jeden, ty. Jezus. O Jezus, kim robi takich rzeczy w grach. Nigdy nie może być za łatwo. Nigdy nie uda. Powtarzam wam, nigdy. Z moim szczęściem. Nope. O Jezus. Dobra. Jeszcze raz. Odcinki zawsze do 20 minut. Więc... O nie no. Idź się do dupy, nie? No. O Jezus. Jak to musi być trudne. Dobra, jakoś to może wyjdzie. No i znowu się nie obrałem. Kurwa, no! Jezus. Weź ty w wózku, kurwa. Się ogarnij i usęń tu. No. Te zębatki muszą się tak kręcić, kurde. O nie no! Jezus. Jezus, zaraz nie wytrzymam. Nienawidzę takich momentów.
To jest, bo musisz się to kurwa podciągnąć. Z tego wtedy nie zrobisz, no. Z tego ty byś ten wózek mógł tam przejąć, no to nie. Chodź tutaj. Przesuń. Ciebie przesunę. Ci kark. Chociaż nawet go nie masz. No ale spoko. Chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Wielu mało. Musiał to puścić, nie? Ale już było dobrze. To się nigdy nie uda, ludzie. Złapał to w ostatnim momencie. Jezus Maria, jaki to z niego kozak teraz, można powiedzieć. No musiałeś przywalić tym walonym łbem. Czekajcie. Już było dobrze, Jezus. Pośledzony dzieciak. Zaraz w ogóle nigdy się nie uda tego zrobić. Się wkurzy i... Będzie od 5 minut albo już dłużej. Próbuję zrobić ten etap i kurde dalej nie idzie. No zejdź tu, no. Ło. To ci się musi udać. Udało się wreszcie. Jezus Maria. Dzisiaj odcinek troszkę dłuższy. Ale co to jest? W ogóle co tam uciekło? Jakiś pies, kurde. Smutowany. Ty, to jest to, co się wbija dla ludzi w głowę. No gdzie to mnie prowadzi? Co on robi? Czemu on tam idzie? What the hell? A ja im jeszcze kontroluję. Tutaj, wiecie? Nie, nie tam. Nie. A one się żywią tym. Nie. No i jakie mam się z tego uwolnić? Się samemu do mnie przyczepia. Co za gówno. Okej. Trzeba być od razu tutaj. Szybko, bez tego, bez zastanowienia. Bo on tak się nie zastanawia. Nie zjecie mnie. Już wam mówię. Nie! Nie! Kurde, wracaj. Tam. O Jezu, no. No już znowu rozwaliło, no kuźwa, no. No i znowu tam idziesz. Świetnie. Świetnie, idź tam, no. Bo tam trzeba iść, no. Zapomniałem. Szybko biegnij tam, Jezus. Bez zastanowienia.
Biegnij już. Hu. Nie, nie, nie. Nie, co z nim zrobić, no? Nic z tym nie mogę zrobić, no. On mnie ciągnie na pewną śmierć, co mam zrobić? Nic nie mogę z nim zrobić, no. No może nie mam pchać tego. Może. Może nie. A może tak, w ogóle tego chłopaka to nie boli? What the hell? Takie dziwne trochę, nie? Okej, wracaj. Czekajcie, już coś myślę. Jak to chyba musi być? Zawsze w tym miejscu. I kurde, to spowalnia. I to go w ogóle spowalnia. No. Czyli nie miałem tego przesuwać. A to wychodzi. Nie pchaj tego. Alzheimerze. Ten ekran w ogóle jakiś powiększy, zmniejszy, takie te. Okej. Zaraz powinno to jakoś strzelić mu w głowie. Opal się. O, wreszcie. Tak, no. Specjalnie to przesunąłem. Bo mówię, pewnie dlatego one tu są, żeby to zjeść, skoro tam wcześniej było widać, jak one to zjadają. Przynajmniej mnie uratowały. Okej. Co to jest? Stój! Co to jest? Jakiś piesek. Czy jakieś dziwne stworzonko? On tych grzybów szuka. Okej. Trzeba teraz pomyśleć, jak to zrobić. A teraz już stąd nie wyjdę. A. To mogę przesunąć. Żeby stąd wyjść. Przecież. No. W ogóle zaraz wychodzi GTA na PC. O Boże, sobie kupię od razu. Będzie seria. Dokończę serię na PC, kurde. Zacząłem na czwórce, skończę na tym. Na PC. Po co go zwabiam? No co z tym chodzi? What the hell? Nie, teraz nie ogarniam, więc skończymy tu odcinek, więc są na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do inicjatyw takich jak Gotuj z Maxem, Ghost Wars Deo Game, Sniper Elite V2, Mobile Max. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.